Chwała niech będzie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Amen. Chcę wam powiedzieć, Bóg jest dobry. Amen. Bóg jest dobry. To, że możemy uwielbiać tak cudownego Boga, że mogliśmy Go poznać, a właściwie to On przyprowadził nas i pozwolił się nam poznać, pozwolił się nam odnaleźć, to jest wielka łaska. To jest wielka Jego miłość. To jest wielka Jego miłość. I wiecie, bo o takim Bogu możemy śpiewać, możemy mówić. To prawda, mój głos jest trochę przychrypnięty, basowy, ale jest całkiem dobrze zrozumiały. Zgadza się? Słychać na balkonie? Dobrze? Jest, okej. Okay. Chciałbym się podzielić Słowem Bożym. Boże Słowo jest naprawdę niesamowitym pokarmem dla naszej duszy, dla naszego ducha, ale przede wszystkim też dla ciała. Amen. Chcielibyśmy otworzyć Dzieje Apostolskie, 8 rozdział. Dzieje Apostolskie, 8 rozdział, 26 do 40 wiersza. Anioł Pański rzekł do Filipa, mówiąc: wstań i idź na południe drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. I powstawszy poszedł. A oto Etiopczyk eunuch, dostojnik królowej etiopskiej Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi skarbami, a przyszedł do Jerozolimy, aby się modlić, powracał, a siedząc na swoim wozie, czytał proroka Izajasza. I rzekł duch Filipowi: podejdź i przyłącz się do tego wozu. A gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czytał proroka Izajasza i rzekł: czy rozumiesz to, co czytasz? Ten zaś powiedział: jakżebym mógł, jeśli nikt mnie nie pouczył? I poprosił Filipa, aby wsiadł i zajął przy nim miejsce. A ustęp pisma, który czytał, był ten: jak owca na rzeź był prowadzony i jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże, tak nie otwiera ust swoich, w poniżeniu jego wyjęty został spod prawa. O jego rodzie któż opowie, bo życie jego z ziemi zgładzone zostaje. Wtedy eunuch odezwał się do Filipa i rzekł: proszę cię, o kim prorok mówi? O sobie samym, czy też o kimś innym? A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu pisma. A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł: oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip zaś odpowiedział mu: jeśli wierzysz z całego serca, możesz. Odpowiadając ten rzekł: wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz. Zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody i ochrzcił go. Gdy zaś wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i eunuch nie ujrzał go więcej, lecz radując się, jechał dalej swoją drogą. Filip zaś znalazł się w Azocie i obchodząc wszystkie miasta, zwiastował dobrą nowinę, aż przyszedł do Cezarei, do tego miejsca. Niesamowite miejsce. Wiecie, kiedy Dzieje Apostolskie czytamy, kiedy czytam Dzieje Apostolskie, jestem pełny fascynacji, co tam się dzieje. Tam jest przebudzenie. Halleluja. My też chcemy przebudzenia, modlimy się, szukamy Pana, chcemy, aby nasze miasta były przebudzone. Posmutnieliście jakoś. Amen? Chcemy, aby nasi bliscy poznali Pana, aby wszyscy mogli poznać Pana, aby wszyscy mogli być dotknięci Jego. Wiecie, jaki jest dotyk Pana cudowny. I w historii tej jest tak, że Filip, apostołowie wszyscy głosili, każdy w innym mieście, każdy w innym miejscu, głosili Ewangelię. Tam było, działo się niesamowite rzeczy. I Duch Święty, anioł rzekł, właściwie tak czytamy, że anioł rzekł do Filipa: Filip, idź na pustynię, na południe, dokładnie na taką a taką drogę, pustynną drogę, idź w to miejsce. Filip nic więcej nie wie, ale wie, gdzie ma iść i jaką drogą ma iść. Wiecie, dla mnie to jest trochę dziwne. Z miejsca pełnego przebudzenia, z miasta, gdzie wszyscy się nawracają, gdzie przeczytalibyśmy kilka wersetów wcześniej, gdzie potężne znaki i cuda, niesamowite uzdrowienia, każdy, kto słyszy Ewangelię, nawraca się, przyjmuje Chrystusa. Z takiego miejsca Filip, naraz anioł mu mówi: idź na pustynię. To jest trochę niezrozumiałe, ale Filip był bardzo czuły na głos Boży. Był posłuszny i tam, gdzie Bóg kierował, gdzie Bóg szedł, gdzie Duch Święty szedł, Filip by szedł za nim. Dlatego kiedy usłyszał: idzie na miejsce na pustynię, on się nie zawahał ani przez chwilę, ale poszedł. I idzie sobie tą drogą. I wyobraźcie sobie, teraz przerzućmy na tego człowieka. Dygnitarz, dostojnik królowej Etiopii. Przyjechał do Izraela, przyjechał do Jerozolimy, dokładnie do Jerozolimy, przyjechał, żeby się modlić. Miał wiele pytań, czytał Słowo Boże, był bardzo obeznany Słowem Bożym, czytał Słowo Boże i chciał się dowiedzieć czegoś więcej. I myślał, że wiecie, taka pielgrzymka to jest raz w życiu, to się zdarzyć może raz w życiu. Pomimo tego, że był bogaty, to odległość i te pielgrzymki to nie było co tydzień, co na weekend wypadł do Jerozolimy.
To było coś, co zaplanował, co miał pytania. Chciał, był pełny, głodny Boga. Wiedział, co piszą Pisma. Niesamowite odkrycie, niesamowite proroctwa, błogosławieństwa. Coś, co możesz wziąć i zmieni to twoje życie. Wybrał się do Jerozolimy. I wyobraźcie sobie teraz z tego święta, z tego spotkania, wraca z Jerozolimy i ma jeszcze więcej pytań w swoim życiu. Zamiast być zaspokojony, jest jeszcze bardziej zakłopotany. Jedzie człowiek, który ma jeszcze więcej myśli, co to może znaczyć. Boże, czy ty w ogóle, jak mogę Ciebie zrozumieć? Czy możesz mi dać jakiegoś człowieka, który wytłumaczy mi, o co w tym wszystkim chodzi? Wiem, że jesteś potężny, że jesteś cudowny, że jesteś Bogiem miłosiernym. To wszystko jest zapisane, ale jak to mam odczytać, jak to mam zrozumieć? I wyobraźcie sobie, na pragnienie człowieka Bóg zawsze odpowiada. Z miejsca pełnego przebudzenia wyrywa człowieka i mówi: idź, bo tam jest jeden, który potrzebuje, na pustyni. To jest niesamowite, ja lubię tę historię. I wiecie, Filip biegnie, idzie. Wyobraźcie sobie Filipa, ewangelistę, jest nazwany pierwszym ewangelistą. Ewangelista, który biegnie wzdłuż wozu. Jedziesz sobie samochodem, dwupasmówką. Jedziesz samochodem i patrzysz się na poboczu, ktoś biegnie koło ciebie. I wiecie, Filip podsłyszał, o czym on czyta. I zapytał się go, ja sobie wyobrażam tego skarbnika, czy tego ministra skarbu, jakbyśmy mogli dzisiaj nazwać, który, wiecie, jest dostojny, ma swój wóz, ma bogactwo i on nie jest w zwyczaju przybierać jakichś pustelników czy jakichś autostopowiczów, czy jak go możemy nazwać. Ale tutaj idzie człowiek koło niego i nie pasuje mu do tego krajobrazu. Patrzy się, biegnie jakiś człowiek koło jego wozu i ten człowiek pyta się w jego myślach, czyta w jego myślach, mówi: czy wiesz, o czym czytasz? Czy wiesz, co przeczytałeś teraz? I wiecie, zabłysło w jego głowie i pomyślał sobie, to może być głos Boży. I zaprosił go do swojego wozu. Kiedy Filip wsiadł do wozu, to od razu od tego miejsca zaczął mu mówić, że to jest mowa o Jezusie Chrystusie. Halleluja. I o tym chciałbym dzisiaj mówić. Największy skarb, największe wydarzenie, największy cud, jaki się wydarzył w historii świata. Jezus Chrystus, który oddał swoje życie, który zszedł na ziemię, aby oddać swoje życie. I właśnie w Izajaszu to czytali. W Izajaszu to czytali i chcieliby przeczytać może. Ja wziąłem moją starą Biblię, bo wiecie, ona jest przełamana na tym miejscu, Izajasz 53. Ona się sama otwiera na tym miejscu. Przez tyle lat, kiedy pierwszy raz czytałem Izajasza 53, byłem niewiele dalej od tego Etiopczyka. Mówiłem: Boże, jak to zrozumieć? O co w tym wszystkim znaczy? I tak z latami Pan daje objawienie, daje przeżyć. Kiedy my szukamy Go, kiedy Go zbliżamy się do Niego, On daje nam przeżyć. Chciałbym takiego trochę uszczerbić, troszeczkę taki błogosławieństwa, które przepływa przez moje serce, abyście mogli tak samo się cieszyć. I czytamy tak: kto uwierzył wieści naszej, 53 Izajasz, to jest bardzo znane słowo, a ramię Pana komu się objawiła. Mowa jest cały czas o Jezusie, słuchajcie uważnie. Wyrósł bowiem przed Nim jako latorość i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał podstawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. I nie był to wygląd, który by się nam mógł podobać. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Zgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego, lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karę za winę nas wszystkich. Znęcano się nad Nim, lecz On znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i z sądu zabrano Go, a któż o Jego losie pomyślał? Wyrwano Go bowiem z krainy żyjących, za występek swojego ludu śmiertelnie został zraniony. I wyznaczono Mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców Jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na Jego ustach. Ale Panu upodobało się utrapić Go cierpieniem, gdyż złoży życzę swoje w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez Niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i Jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Niesamowite słowo.
potężne słowo, słowo Boga, które wypowiedziane było wiele, wiele lat przed tym, zanim się to wydarzyło. I chcę wam teraz opowiedzieć o Jezusie Chrystusie. Kim On dla mojego życia, kim jest osobiście dla mojego życia, kim może być dla ciebie. W tym słowie jest zawarte, co się wydarzyło na Golgocie. Co się wydarzyło na Golgocie. Kiedy Pan Jezus przyszedł, my czasami myślimy sobie, że przebaczył moje grzechy, że oczyścił mnie z grzechu, że jestem wolny od przekleństwa, od grzechu. I wyznaję to, Panie, dziękuję Ci, że mnie zbawiłeś. Ale ja wam chcę powiedzieć, że to wyznanie, że to, że Pan Jezus przebaczył moje grzechy i że idę do nieba, to jest wyznanie pierwszego dnia, kiedy się nawróciłem. I to jest pierwszy krok dopiero. Na Golgocie się wiele, wiele więcej wydarzyło. Amen. Jeżeli byście chcieli, to tutaj jest taki konspekcik przygotowany. Ja to napisałem, żeby to nikomu nie umkło. Jeżeli byście chcieli, możecie, jest tego dużo, Janek wydrukował. Możecie sobie wziąć, ja wypisałem kilka punktów, kilka pozycji, co się wydarzyło na Golgocie. Aby kiedy przyjdzie potrzeba do twojego życia, kiedy byś mógł otworzyć swoje usta, swoje serce, przychodzisz właśnie tam na Golgotę. Przychodzisz na to miejsce, gdzie wszystko się wydarzyło dla ciebie. Ja wam powiem, przeczytam wam kilka tych punktów, a jeżeli będziecie chcieć, to tutaj jest, możecie to zabrać. To się wydarzyło naprawdę na Golgocie. Jezus Chrystus zostawił niebo. Powiedział kiedyś w słowie swoim, że nikt mi nie zabiera życia. Gdybym chciał, mógłbym ściągnąć legion aniołów i nie pozwoliłbym na to. Ale ja dobrowolnie oddaję swoje życie. Pan Jezus Chrystus dobrowolnie oddał swoje życie za ciebie. I chciałbym przedstawić, jak wielkie to wydarzenie. Nie jestem w stanie w słowach tego powiedzieć, ale chcę, żebyśmy trochę bardziej to zrozumieli. Chciałbym, żeby więcej osób to zrozumiało. Kiedy Pan Jezus przyszedł na ziemię, to On wziął na siebie wszystko przekleństwo, które było przekazane dla mnie. Wszelkie przekleństwo wziął na siebie i zaniósł je na krzyż. Jezus Chrystus wziął. To jest tak jak zmiennik. Jeżeli ktoś w tym terminie nie potrafi zrozumieć tego, to sport każdy rozumie. Chcę wam powiedzieć, że Pan Jezus zrobił to, co robi zmiennik. Wystąpił na arenie zamiast ciebie. Zamiast mnie. To ja miałem umrzeć na krzyżu, to ja miałem zginąć za moje grzechy, to ja miałem być potępiony na wieki, a Jezus Chrystus przyszedł i powiedział, ja to biorę na siebie i zaniosę to na krzyż. Ja będę cierpiał za twoje uzdrowienie. Amen? Halleluja. I chciałbym powiedzieć, że tu w tym słowie jest zawarta bardzo wielka prawda. Bardzo wielka prawda. On stał się grzechem, abym ja mógł stać się sprawiedliwy. To jest pierwszy punkt, który zapisałem. Jezus Chrystus stał się za mnie grzechem. Wiecie, że kiedy przyszedłem w pierwszy raz w modlitwie, kiedy przyszedłem do Jezusa Chrystusa, kiedy dowiedziałem się, że wszyscy zgrzeszyli, że każdy na swoją drogę poszedł, każdy w innym. Wiecie, mój wkład w zbawienie, moje uczynki w zbawienie, to, co ja potrafię zapracować, to wiecie, co to jest? Słowo Boże mówi, co to jest. To jest brudna szmata. Moje uczynki, moje zasługi jest jak brudna szmata. To Jezus Chrystus przebaczył mi moje grzechy i zrobił to za darmo. Ja ani złotówki nie zapłaciłem za to, żeby On przebaczył moje grzechy. Nie byłem w stanie nic zrobić, ani jednego kroku zrobić więcej, żeby coś do tego dodać, dlatego że On wszystko zrobił dla mnie. Myślicie może, dlaczego takie słowo do zboru, do kościoła, który dobrze znamy Jezusa Chrystusa, przyjęliśmy zbawienie. Amen? Ale ja wam chcę was zachęcić do czegoś więcej. Chcę was zachęcić, żebyśmy poszli kawałek dalej. Bo na Golgocie bardzo, bardzo wielkie zwycięstwo się wydarzyło. Śpiewaliśmy i ogłaszaliśmy to. Wywyższaliśmy imię Jezusa i to się wydarzyło na Golgocie. Jemu niech będzie chwała za to. I wiecie, On rozprawił się z grzechem. On poszedł na śmierć po to, abym ja mógł żyć. Amen? On wziął śmierć, to moją śmierć wziął za mnie. I On oddał swoje życie. On przyszedł tutaj na tę ziemię po to właśnie, aby moje i twoje życie wykupić. Abym ja żył, On musiał umrzeć. Śmierć musiała być zaspokojona. Ktoś musiał umrzeć. W Starym Przymierzu był taki zwyczaj, że kiedy za grzechy składano ofiary, i to musiał być baranek jednoroczny. Taki, który jeszcze, taki świeżutki, najlepszy. I wiecie, taki zwyczaj był, że przed ofiarą, kiedy składano, osoba, która składała ofiarę, kładła ręce na tego baranka, na znak, że całe jego grzechy są składane na tego baranka i potem była dokonywana ofiara. To był obraz tego, co się wydarzyło później. Jezus Chrystus wziął wszystkie grzechy, wziął twoje i moje grzechy na krzyż Golgoty. Amen?
Halleluja. I wiecie, to się wydarzyło na Golgocie. To jest wielkie wydarzenie. Ja dziękuję każdy dzień. Dziękuję. Kiedy pierwszy raz, kiedy to o tym usłyszałem, kiedy dowiedziałem się o tym i mówię, Panie Jezu, jestem grzesznikiem, a Ty za darmo, Ty przebaczyłeś moje grzechy i dobrze, że za darmo, bo wtedy nie wziąłem kasy. Przyszedłem zupełnie nieprzygotowany na zgromadzenie, ale dowiedziałem się, Pan Jezus przebaczył moje grzechy, że On wziął moje grzechy i zapłacił karę, że On zapłacił za moje grzechy. On to wziął na siebie i to zostało wzięte na krzyżu. On został ukarany, abym ja miał przebaczenie. Jezus Chrystus został ukarany za to, za co ja powinienem ponieść karę. On wziął wszelką karę, On wziął karę na siebie. Wiecie, co to znaczy? My sobie tego nie zdajemy sprawy. To znaczy, że kiedy idziesz do Boga, kiedy przychodzisz do Boga, to Bóg nie patrzy na ciebie jak na przestępcę, nie patrzy na ciebie nawet jak na człowieka, nie wiem skąd tam, ale patrzy na jak na swojego syna, na swoją córkę. Amen? Nie słyszę tu amen. Amen? Jesteście usprawiedliwieni? Amen? Halleluja. To wprawia w zakłopotanie, prawda? Nawet wierzących. Bo to jest ciężkie do zrozumienia. Ludzie tego nie potrafią zrozumieć. Ale słuchajcie, na Golgocie to się stało. Jezus Chrystus umarł za mnie, abym żył. Jezus Chrystus usprawiedliwił mnie. On wziął moją niesprawiedliwość, moje przestępstwa, zaniósł na Golgotę, abym ja był sprawiedliwy. To jest niesamowite. Wiecie, ja lubię patrzeć na ludzi, jak są zaskoczeni, kiedy przychodzę na modlitwę, na spotkanie modlitewne przychodzę i niektórzy ludzie mają w zwyczaju, że zaczynają się modlić, Panie Jezu, przebacz mi wszystkie moje grzechy, które może do tego od niedzieli, do który tam jest dzień, do wtorku, które popełniłem, żebym teraz mógł zacząć Ciebie uwielbiać. Słuchajcie, w Jezusie Chrystusie jesteś usprawiedliwiony i przychodzisz przed tron Boga Ojca. Amen? Też nie wszyscy wierzą. Ja wam chcę powiedzieć, że Jezus Chrystus usprawiedliwił ciebie. On ciebie wykupił i On ciebie usprawiedliwił. I na każdym miejscu, gdzie jesteś, gdziekolwiek jesteś, stajesz, możesz podnosić ręce i możesz powiedzieć, Jezu, dziękuję Ci, że nie ma żadnego grzechu w moim życiu, że jestem zupełnie czysty. Jezu, dziękuję Ci, że jestem sprawiedliwy. No, teraz to przesadziłeś. Gdyby to była moja sprawiedliwość, to bym przesadził, ale wiecie, On mi dał swoją. On zrobił coś takiego. Kiedy przyszedłem pod krzyż, ja mówię, Panie Jezu, widzisz, jakie moje życie jest. Widzisz, że jestem grzesznikiem, urodziłem się z natury grzeszny. Zgadza się? Ktoś powie, że ja się taki dobry urodziłem. Ja wam powiem, jeżeli się dobry urodziłeś z natury niegrzeszny, to powiedzcie mi, skąd małe dziecko wie, że trzeba się buntować? Skąd malutkie dziecko, które jeszcze nikt go nie nauczył tupać nogami i buntować się i walczyć o swoje, robi takie rzeczy? Urodziłeś się z natury grzeszny. Każdy zgrzeszył. Słowo Boże mówi, wszyscy zgrzeszyli i brakiem chwały Bożej. Z natury jesteśmy grzesznikami. Ale Jezus Chrystus przyszedł na Golgotę, aby to wziąć i On powiedział coś takiego. Kiedy przyszedłem do Niego i mówię, Panie Jezu, takie właśnie jest moje życie. Weź moje życie, oczyść je, proszę Ciebie. I wiecie, co zrobił Jezus? On wziął moje życie i mówi, a teraz Ty weź moje życie i żyj moim życiem. Ja się pytam, Panie Jezu, czy ja mogę teraz do Boga przyjść, do Ojca i zupełnie być bez kłopotu? A On mówi, to jest moje życie. Jakim był Pan Jezus? Czysty, sprawiedliwy, bez grzechu. Kiedy patrzę, jakie życie obdarował mnie na Golgocie Jezus Chrystus, idę do tronu Ojca. Przychodzę na zgromadzenie, wiecie, kiedy tylko drzwi otwieram, podnoszę ręce i mówię, Boże, dziękuję Ci, że jestem przed Twoim tronem, że jestem przed Twoim obliczem. Amen? Możesz Go uwielbiać z każdej pozycji, z tej pozycji Syna Jego, z tej pozycji oczyszczonego, usprawiedliwionego. Nie przyjmuj żadnego potępienia, bo przeciwnik będzie cały czas chodził i będzie Ci mówił, aha, no dobra, ale Ty chodzisz po tej ziemi, no trochę się jednak brudzisz. Jesteś, że Jezus Chrystus wziął moje życie i dał mi swoje. To jest Jego życie. Kiedy ja staję przed Bogiem, to staje Jezus Chrystus. Amen? Tak właśnie Bóg patrzy na ciebie. Pastor wielokrotnie tutaj na tym miejscu mówi, że to jest tak, jak Bóg przyodział ciebie królewską szatą i już nic, kiedy Bóg patrzy na ciebie, Jezus Chrystus ciebie przyodział, kiedy Bóg patrzy na ciebie, to patrzy jak na króla, bo jesteś w szatach królewskich. To jest usprawiedliwienie. To jest coś, co musimy zrozumieć. Coś, co musimy przyjąć wiarą. Przyjąć wiarą. Amen? Dlatego, że Jezus Chrystus zapłacił bardzo wysoką cenę za to, abyśmy mogli żyć godnie, abyśmy żyli w godności. To jest usprawiedliwienie. I ja mam tutaj to wszystko napisane. Ja znalazłem słowa, które tutaj mam od lat, wiecie, przygotowane. Kiedykolwiek przeciwnik przychodzi do mojego życia i mówi, słuchaj, to tak nie jest w twoim życiu. Jesteś jednak taki trochę dziwny, trochę tutaj tam, no, narozrabiałeś. Ja mówię, w Jezusie Chrystusie
Jestem usprawiedliwiony. Halleluja. Słyszałem taką historię, nie wiem, czy może też słyszeliście, w Anglii się to gdzieś wydarzyło, dosyć dawno temu, więc może już słyszeliście. W pewnym sądzie podczas procesu sędzia, kiedy był jeden człowiek skazany za przestępstwo, sędzia, kiedy ogłaszał wyrok, wszyscy myśleli, że będzie to bardzo niski wyrok. Jakaś delikatna grzywna, dlatego, że ten skazany był przyjacielem sędzi. I na sali wszyscy ludzie byli przekonani, że to będzie stówka i do domu. I było wielkie zdziwienie na sali, westchnienie zdziwienia, kiedy sędzia uderzył młotkiem i powiedział: skazuję cię na najwyższy wyrok kary. Najwyższy wymiar kary. Wszyscy byli w szoku. A potem zdjął swoją perukę, zdjął swój płaszcz, usiadł koło skazanego, wyciągnął portfel i powiedział: a teraz wypisuję czek i zapłacę wszystko jako przyjaciel. Mówi: jako sędzia stwierdzam, że jesteś winny, ale jako przyjaciel płacę wszystko za ciebie. Jezus Chrystus zrobił to dla ciebie i dla mnie. On zapłacił swoim życiem. On zapłacił swoim życiem. Wiecie, kiedy się modlę, kiedy przychodzę do Niego, czasami słyszę takie słowa: Janusz, kosztowało to bardzo wiele, ale było warto. Ale było warto. Halleluja. Abyśmy my mogli przyjść przed Boże oblicze z czystym sercem, z czystym sumieniem. Przychodzisz jako syn, jako córka, nie jako obcy przybysz, niewolnik, ktoś tam, numer jeden albo któryś i kolejny. Przychodzisz po imieniu, jako Jego dziecko. Amen? Usprawiedliwiony. Dlatego jeżeli ktoś ci powie, czy jesteś sprawiedliwy, to powiedz: jestem usprawiedliwiony w Jezusie Chrystusie. Jego sprawiedliwością. Moje wysiłki nic do tego nie dodały. Nie byłbym w stanie nic zrobić, ale Jezus Chrystus wstawił się za mnie. On zajął moje miejsce i dał mi swoje miejsce. Amen? Halleluja. I wiecie, to jest następny powód do radości. Kiedy przychodzę w uwielbieniu, kiedy cieszę się w uwielbieniu, kiedy przychodzę, aby błogosławić Pana, to naprawdę moje serce tutaj gdzieś chce wyrwać się z piersi. Wiem, co On zrobił dla mnie. Wiem, że kiedyś przyjdzie dzień, kiedy będę mógł tak samo prosto stanąć i powiedzieć: Panie, oto jestem. Oto jestem. Taki, jakim właśnie mnie oczyściłeś, jakim mnie usprawiedliwiłeś. Doskonały, doskonały, przez Twoją świętą, doskonałą krew. Jestem przygotowany, aby spotkać się z Ojcem. Halleluja. Amen. On stał się przekleństwem, abym ja mógł otrzymać błogosławieństwo. Słuchajcie, Jezus Chrystus wziął całe przekleństwo na Golgotę. Amen? Całe przekleństwo na Golgotę. Znalazłem takie miejsce kilka lat temu, które często czytam. Kiedyś nie rozumiałem tego słowa i w mojej starej Biblii napisałem, że go nie rozumiem. Ale wiecie, niesamowitym Bożym objawieniem jest, kiedy Pan mówi do nas. Co to znaczy błogosławieństwo? Otwórzmy może Galacjan 3:13. Efezjan, Galacjan. Galacjan 3:13. 13 i 14. Zaznaczcie sobie to miejsce. Kiedy przeciwnik przyjdzie do Twojego życia i powie Ci: no słuchaj, dzisiaj słyszałeś słowo, ale to tak do końca nie jest. To chciej zaznaczyć to słowo, powiedz: a co to znaczy, kiedy Bóg mówi? Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie. I 14. Aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. Słuchajcie uważnie, czytam to jeszcze raz. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, zajął moje miejsce, gdyż napisano: przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie, abym ja... Błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na mnie w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. Halleluja. Wiecie, niesamowite słowo, które daje nam objawienie. Co to jest błogosławieństwo Abrahamowe? Czy zastanawialiście się kiedyś, co to jest błogosławieństwo Abrahamowe? Amen? Myślimy o tym? Błogosławieństwo Abrahama. Błogosławieństwo Abrahama było dla wszystkich potomków Abrahama. Do wszystkich tych, którzy byli z pokolenia Abrahama. Słuchajcie, to jest niesamowite błogosławieństwo. Czytajmy Stary Testament. To też jest do nas. To też jest do nas, bo tutaj jest powiedziane tak. Uważnie czytajcie, słuchajcie jeszcze raz. Aby błogosławieństwo Abrahama przeszło na pogan. Czyli na kogo? Na mnie. Na nas. My jesteśmy z pogan. Zbawieni Jezusa Chrystusa krwią. Jesteśmy z pogan.
Nie jesteśmy, nie wszyscy może, nie jesteśmy Żydami, więc jesteśmy z pogan. A tutaj jest napisane, że w Jezusie Chrystusie On zabrał przekleństwo zakonu, na siebie wziął, aby błogosławieństwo Abrahama stało się naszym błogosławieństwem. Ja króciutko tylko chciałbym powiedzieć, co to jest za wielkie błogosławieństwo Abrahama. Ja bardzo lubię, bardzo. To jest jedna z najbardziej ulubionych historii. Abraham jest najbardziej ulubioną postacią w moim życiu. Wiecie, Abraham, błogosławieństwo abrahamowe teraz się wam nie zmieści w głowie. Na pewno to znacie, ale ja wam przypomnę. Są trzy takie punkty, które mówią o błogosławieństwie Abrahama. Abraham miał taką niesamowitą relację z Bogiem. Tak miał niesamowitą relację z Bogiem. Słuchajcie mnie uważnie, że Bóg do jego imienia dołożył swoje imię. Jest nazwany Bogiem Abrahama. Słuchajcie, do dzisiaj mówi się Bóg Abrahama. Amen? Bóg w tej intymnej, w tej naprawdę najwyższego szczebla obecności Abrahama z Bogiem dołożył swoje imię do jego imienia i powiedział, jestem twoim Bogiem. Bóg Abrahama. Coś niesamowitego. Coś niesamowitego. Wiecie, mało tego, świadectwo Boga było takie, że On nazwał Abrahama swoim przyjacielem. On nazwał go swoim przyjacielem. Jakże niesamowita więź, jakże niesamowite błogosławieństwo mieć przyjaciela Boga. Amen? Tak niesamowitą, bliską relację i społeczność miał Abraham z Bogiem. Jego imię było połączone z imieniem Bożym. Wiecie, że Bóg nawet zmienił jego imię. Na początku nazywał się Abram. W hebrajskim języku Bóg dołożył jedną literkę, którą wypowiadając trzeba wypuścić powietrze. Abraham. I wiecie, to jest obraz, że Bóg tchnął w niego swojego ducha, wypuszczając powietrze. Tak tłumaczą to bibliści. On tchnął w niego ducha. On wszystko, Bóg wszystko, co miał, on nie miał żadnych tajemnic. Wiecie, kiedy była jakaś sprawa na ziemi, Bóg nie miał żadnej tajemnicy przed Abrahamem. On wszystko jemu mówił. Amen? Tak wielkie błogosławieństwo, to jest pierwszy punkt, który znalazłem w Słowie Bożym. Błogosławieństwo Abrahama. I ty możesz mieć tak blisko relację, tak blisko błogosławioną relację z Bogiem, że On nazwie ciebie swoim przyjacielem. On już ciebie nazwał. On w Jezusie Chrystusie zrobił wszystko, że to jest możliwe. Amen? Halleluja. To jest pierwsze błogosławieństwo Abrahama, ale to nie jest wszystko. Bóg obdarzył Abrahama niesamowitym bogactwem. Powodzeniem. Ops. Tu niektórzy nie doczytali chyba. Błogosławieństwem niesamowitym. Wiecie, kiedy czytam historię Abrahama, to jestem zaskoczony. On był najzamożniejszym człowiekiem na ziemi swojego czasu. Amen? Zgodzicie się ze mną? On był najzamożniejszym człowiekiem na ziemi. Bóg mu tak obficie błogosławił, że jemu niczego nie brakowało, a wręcz miał wszystkiego pod dostatkiem. Taka fajna historia się mi przypomniała kiedyś, kiedy jego krewnego porwali, jakieś tam obce plemię, porwało jego krewnego. Abraham zebrał armię spośród swoich ludzi i to doborowych mężczyzn. Uzbroił ich i pojechali do miasta spuścić łomot, żeby odebrać swojego krewnego. Słuchajcie, taki respekt był przed Abrahamem, że wszyscy wtedy, w tym czasie wiedzieli, kto to jest Abraham. Każdy wiedział, każdy się liczył z tym imieniem. Każdy wiedział, Bóg go obdarzył niesamowitym imieniem, ale też go obdarzył niesamowitym bogactwem. Ja sobie myślę, najlepszych mężczyzn wybrał, żeby zrobić armię. To ile ich było? Słuchajcie, Abraham może miał więcej służby, niż my sobie wyobrażamy w naszym mieście jest. Ludzi pracujących. Abraham był tak bogaty. Wszyscy jego słudzy, wszyscy, którzy służyli u niego, mieli się bardzo dobrze. On był bogaty, jego dobytek był naprawdę niemierzalny. I to jest błogosławieństwo Abrahama. Amen? To jest drugi punkt dopiero. Halleluja, czytajmy Boże Słowo. Tutaj jest napisane, uchwyć się tego słowa, zaznacz je, napisz sobie na kartce to słowo i powiedz, Panie, tu jest napisane, że błogosławieństwo Abrahama może być moje w Chrystusie. To się właśnie wtedy stało na Golgocie. On wziął przekleństwo. Jezus Chrystus wziął przekleństwo w zamian, abym ja mógł być błogosławieństwo Abrahama. I ostatni punkt, który ja sobie tak zapisałem, możecie ich znaleźć więcej, ale ja sobie błogosławieństwo Abrahama, błogosławione dobre zdrowie. Niesamowite zdrowie. Wiecie, Abraham miał obiecane syna. Miał obiecane, że będzie potomstwo jego będzie liczniejsze niż gwiazdy na niebie. Teraz mamy takie czyste niebo często i ja często patrzę się i mówię tak, fajnie to było jak Abraham dostał obietnicę i dzień w dzień przychodził wieczorem, rozmawiał z Bogiem, bo to był jego przyjaciel. Chodzili pod rękę, rozmawiali ze sobą i Abraham tak patrzy na niebo i mówi, Boże, dziękuję Ci
Trochę ciężko mi jest uwierzyć, ale dziękuję Ci, powiedziałeś, że tyle będzie moich synów, mojego potomstwa. Patrzy się na te gwiazdy, wiecie, i widzi, jak tam twarze dzieci się uśmiechają do Niego. Oczyma wiary to widział, ale nic na zewnątrz jeszcze nie było. To jest wiara, to jest wiara. Słuchajcie, jeszcze jedno Wam powiem odnośnie wiary. Tomek tutaj coś powiedział o wiary. Wiara, Abraham nie miał na kim polegać, oprócz Boga. My mamy Boże Słowo, amen. Mamy Boga i mamy Boże Słowo i możesz polegać na Bożym Słowie. Ale Abraham musiał uwierzyć na Słowo Boga. Bóg do niego powiedział, będziesz miał syna, będziesz miał mnóstwo potomstwa i nigdzie mu tego nie zapisał w Słowie Bożym. Dopiero on to mógł zapisać. To było Słowo od Boga, na którym musiał całą swoją wiarę oprzeć. Amen? Halleluja. Czy ty i ja swoją wiarę chcemy opierać na Bogu? Czy tak właśnie jak Abraham? Aby błogosławieństwo Jego mogło na nas spocząć. I wiecie, to była cudowna obietnica. Będziesz miał syna. I Abraham mówi, chwała Ci Boże, dziękuję Ci. Już się cieszę na potomstwo. Już się cieszę. I wiecie, teraz taki czas przychodzi, 25 lat później. Abraham 90+, 99 chyba. Sara 90. Wyobraźcie sobie takie małżeństwo. Przychodzi do poradni małżeńskiej. Starają się o dziecko. Jak myślicie? Jakie dzisiaj szanse człowiek daje? Ale Abraham wierzył Bogu. Halleluja. Abraham wierzył Bogu. I oni powierzyli się Bogu. Halleluja. I stało się. 25 lat czekali. Stało się. Abraham otrzymał to, co Bóg obiecał. To jest błogosławieństwo Abrahama. Jeżeli w swoim życiu czekasz na coś. Wiecie, Abraham był uzdrowiony i jeszcze potem wiele dzieci miał. Czytamy to w Bożym Słowie. To jest Boże uzdrowienie. Błogosławieństwo Abrahama to też jest Boże uzdrowienie. W Księdze Mojżeszowej 28 rozdział jest napisane błogosławieństwo i przekleństwo. Piąta Księga Mojżeszowa, przepraszam, 28 rozdział. Czytajmy to. Co to jest błogosławieństwo? Bóg błogosławił. Tam jest powtórzone, co Bóg obiecał. I to jest niesamowite. I ja chcę powiedzieć, że to wszystko Jezus Chrystus wziął wszelkie przekleństwo. Wszystko to, co przyniósł grzech. Wszystko to, co stracił człowiek, Jezus Chrystus to wziął na siebie, na krzyż, na Golgotę, aby ty i ja, abyśmy mogli korzystać z błogosławieństwa Abrahama. Amen? Halleluja. Wiecie, szatan przychodzi po to, aby kraść. On przychodzi do naszego życia po to, żeby nam zaślepić oczy. Ja wam chcę powiedzieć, że te wszystkie bogactwa, które są zapisane, to wszystko, co tutaj teraz mówimy o tym, to wszystko jeszcze mamy kilka punktów, ale wszystko o tym mówimy, jeżeli my tego nie przyjmiemy, jeżeli nie będziemy wiedzieć, że to mamy, że to się stało na Golgocie, że z tego mogę korzystać, to nic z tego nie weźmiesz. To dobrze, to fajnie, że poznałeś Jezusa Chrystusa, że On przebaczył twoje grzechy, że jesteś dzieckiem Bożym, ale weź więcej, bo Jezus Chrystus nie umierał tylko za twoje grzechy. On też oddał swoje życie za twoje cierpienia. On oddał swoje życie za twoje choroby. Amen? On oddał swoje życie za to, żebyś nie był znieważany. Następny punkt sobie zapisałem. On wziął swoje choroby. Wiecie, w Izajaszu jest napisane, co ciekawe, że poniósł grzechy i w drugim miejscu też jest napisane, że tak samo poniósł choroby. Jezus Chrystus wziął na siebie, kiedy szedł na Golgotę, wziął wszystkie choroby. Tutaj mógłbym mówić długo, dlatego że bardzo bliski jest mi Pan. Bardzo bliski jest Ten, który jest uzdrowicielem, który jest Bogiem, który leczy, który posyła słowa i uzdrawia. Halleluja. On wziął na Golgotę. I chcę wam powiedzieć, że kiedy modlimy się, to chcielibyśmy to zwrócić uwagę, że to się stało. Że Bóg zrobił wszystko. Bóg zrobił wszystko, aby to się stało. Pan Jezus na Golgocie w jednym momencie powiedział, wykonało się. I to jest wykonało się, to jest temat zakończony. Bóg powiedział, wszystko, co dla was zrobiłem. Zbawienie, uzdrowienie, powodzenie, błogosławieństwo, obfitość. Amen? To się wykonało na Golgocie. I wiecie, wiara nigdy nie będzie patrzeć, żeby patrzeć, co się stanie jeszcze. Ale wiara zawsze patrzy, co się wydarzyło. Kiedy modlę się o swoje uzdrowienie albo o kogoś, nigdy nie modlę się, Panie, mam nadzieję, że będzie uzdrowiony. Bo nadzieja jest do przodu. Nadzieja zawsze mówi do przodu. Wiecie, nadzieję to my mamy, że pójdziemy do nieba. Amen? Że przyjdzie taki dzień. Ja mam nadzieję, że Pan Jezus przyjdzie i będę mógł być pochwycony i zobaczę Go na obłokach. Ale też może być tak, że będę musiał zasnąć i będę zbudzony z martwych. Ale mam nadzieję. Rozumiecie? Nadzieja patrzy do przodu. Natomiast wiara zawsze patrzy do tyłu. Patrzy na Golgotę, bo tam się wszystko wydarzyło. Amen? Na Golgocie się wszystko wydarzyło, czego potrzebuję do mojego życia, do mojej rodziny, czego potrzebujemy dla nas, do naszego miasta, do naszego kościoła, zboru. Wszystko się wydarzyło na Golgocie.
Pan Jezus powiedział w jednym słowie: wykonało się. On został złożony na nim wszystkie grzechy, wszystkie obrzydliwości. Wyobraźcie sobie grzechy całego świata. To było tak obrzydliwe i okrutne, że nawet Bóg musiał zakryć swoją twarz. Musiał zakryć swoje oblicze. I Pan Jezus woła: Ojcze, dlaczego mnie opuściłeś? Boże, dlaczego mnie opuściłeś? To było tak straszne. Ale Pan Jezus wziął to na siebie, aby ty i ja, abyśmy byli wolni od ciężaru grzechu. Amen? On wziął swoje twoje choroby, moje choroby. Słowo Boże mówi, że On je poniósł. On je nie poniesie. To się stało. On je zaniósł na krzyż. Amen? Chcę wam powiedzieć, że to jest czas dokonany, to jest czas przeszły dokonany, że On to zrobił dla ciebie i dla mnie. Kiedy zacząłem to widzieć i zacząłem wierzyć w to, zacząłem wyznawać, że sińce i rany Jezusa Chrystusa 2000 lat temu mnie uzdrowiły. Panie Jezu, dlatego dzisiaj przychodzę, aby zamanifestować i ogłosić to, co się stało 2000 lat temu. Halleluja! W XXI wieku mogę ogłaszać dalej to, co się dzieje i to się stało. Powiem wam takie króciutkie świadectwo, takie najświeższe. Bóg uzdrawia z ciężkich chorób, z raka, uzdrawia z paraliżu, z różnych rzeczy. Ale jakieś 2 tygodnie temu zwichnąłem sobie palec. Robiłem taką ciężką robotę, wiecie, i nie zwracałem uwagi, że przesilam moją rękę. Zdarza się, prawda? Przy pracy. I nic by nie było, tylko wieczorem coś czuję, tak jakby mi drętwiał kciuk. Kiedy spałem w nocy, byłem tak zmęczony, że poszedłem spać. Kiedy spałem w nocy, obudziłem się, ten palec taki jakiś gruby, jakby 2 razy taki większy, zdrętwiały. Pomyślałem sobie, może jakoś przycisnąłem rękę i niedokrwiony jest dobrze, no ale jak mogę wszystkich reszta pracować, a jeden nie. Trochę mi to nie grało. W nocy człowiek różnie potem się przebudzi, nie potrafi pomyśleć. Przespałem tę noc. Obudziłem się rano, palec był spuchnięty. Nie było znać w ogóle żadnych tutaj rys. Był taki, jakby go balon napompował. Bolało tak strasznie, że kiedy dotykałem się, nie można było skóry dotknąć. I wiecie, miałem bardzo dużo pracy, zaplanowane bardzo dużo pracy. Z taką ręką pracować to jest ciężko. I kiedy tak stałem, uwielbiałem Boga, kiedy podnosiłem ręce, jedna ręka zdrowa, druga boli. Uwielbiałem Boga, podnosiłem rękę do góry w imieniu Jezusa Chrystusa. I wtedy Duch Święty przyszedł i przypomniał mi, co się stało na Golgocie. Kolejny raz. Halleluja. Dziękuję Ci, Duchu Święty. Duch Święty przyszedł i powiedział mi, co się stało na Golgocie. I zobaczyłem obraz. Zobaczyłem, kiedy Pan Jezus, po tym jak Go bili, jak Go znieważali, jak 39 razy dostał na plecy, włożono na Jego plecy belkę, ciężką belkę, pod którą był ugięty. I musiał trzymać i idzie. I Jego palce, Jego ręce były nadwyrężone. To wszystko wołało, już dosyć. To wszystko wołało, już nie potrafię. Ale On mówi, ale to zrobię dla Janusza, to zrobię dla Niego. Złapałem za ten palec i zacząłem się modlić. I zacząłem ogłaszać: Jezu, Ty wziąłeś mój ból. Ty wziąłeś mój ból. Moje cierpienie wziąłeś właśnie, kiedy niosłeś krzyż na Golgotę. To się stało 2000 lat temu, po czym powiedziałeś: wykonało się. Oddałeś Bogu chwałę. Wziąłeś mój ból. Poszedłem do pracy, kanapkę robiłem, wiecie, na śniadanie jakoś tak, bo bez kciuka jest ciężko, zgadza się ze mną? W domu żeśmy jeszcze mówili o tym, śmiali się. Wiecie, w pracy któregoś momentu fakt był taki, że ja ogłaszałem prawdę, która się stała 2000 lat temu, że to Jezus Chrystus poniósł mój ból, poniósł tę niezdolność, tę ułomność. A fakty były takie, że palec dalej boli i jest puchnięty. Natomiast gdzieś tam, nie wiem w którym godzinie, w ciągu dnia, kiedy pracowałem, zauważyłem, że piszę na komputerze i w ogóle mnie nie boli ten palec i zaczynam go zginać. Wiecie, ja nie wiem, jaki taki uraz, jak szybko się regenerują. Nie jestem ekspertem w tym. Ale gdzieś tak o godzinie 3, bo przy obiedzie już byłem całkiem sprawny, nie bolało nic. Nie bolało nic. Słuchajcie, prawda to jest to, że Jezus Chrystus poniósł twoje cierpienia i grzechy, poniósł twoje choroby na Golgotę. To jest prawda. To jest prawda, którą my chcemy ogłaszać. To jest prawda, którą kiedy stajesz, ogłaszasz. I fakty, rzeczywistość może być na tę chwilę inna. Na tę chwilę rzeczywistość jest inna, ale kiedy ogłaszasz prawdę, to wiarą sięgasz pod coś, co Jezus Chrystus wywalczył na Golgocie. Ja uwielbiam to robić. Słuchajcie, ja uwielbiam to robić. Ja to robię. Ja korzystam z tego, dlatego że On tak wiele wycierpiał dla mnie. On tak wiele wziął na mnie, dla mnie. On zamienił się ze mną. On wziął to, co ja powinienem nieść, ale On to wziął na siebie i On to zaniósł na krzyż. Amen? Halleluja. Inny przykład wam powiem. Powiem przykład, kiedyś w plecach. Często ciężko pracujemy, często boli cię w plecach. Wiecie, każdego razu, kiedy wstaję i boli, bo to często wraca.
popracujesz ciężko, pozginasz się gdzieś tam, coś przed nadwyrężysz. Kiedy wstaję i kiedy jestem przygarbiony i nie mogę uwielbiać Boga, tak uwielbiam rano czasami. Ale słuchajcie, zaczynam ogłaszać prawdę, że to właśnie w tej pozycji Jezus Chrystus niósł krzyż. W tej pozycji właśnie gdzieś tutaj tak wiele razów było i tak wiele bólu. Panie Jezu, Ty wziąłeś to, dlatego ja biorę, korzystam z tego, co Ty dla mnie zrobiłeś. Halleluja. I wiecie, tak powoli się zaczynam wyprostowywać, za chwilę wielbię Boga i nie ma żadnego bólu. Amen. Niektóre dolegliwości są, że musisz 3-4 dni albo i dłużej. Są rzeczy, które trzeba poddać się operacji. Trzeba iść do lekarza. Amen. Ale słuchajcie, w Jezusie Chrystusie On poniósł wszystkie nasze cierpienia i choroby. Chcielibyśmy z tego korzystać. Dziękuję Bogu za lekarzy. Dziękuję Bogu za ekspertów. Dziękuję Bogu, że naprawdę Bóg posługuje się przez ich ręce. Tak się składa, że moja pani doktor ulubiona jest na tym miejscu. Ja się cieszę, kiedy, wiecie, ja nie mogłem mówić. Kiedy głos mi uciekał, to ona tutaj łapała mnie i mówiła mu ryż. Tak mówiłem. Uczyła mnie mówić. Ja się pytam, a kiedy będę śpiewał? No, jeszcze, ale będziesz. Halleluja. Bogu niech będzie chwała. Amen. Górnego D nie potrafię zaśpiewać. Ale dobieramy piosenki, że nie trzeba tego robić. Możemy zaśpiewać niżej. Słuchajcie, w Jezusie Chrystusie jest uzdrowienie. Rzeczywistości, fakty mogą mówić, że nie potrafisz, że może być może do końca życia czegoś nie będziesz mógł, ale przyjmij rzeczywistość i prawdę Jezusa Chrystusa, bo to On umierał za ciebie na Golgocie i to ten ból, który ty nosisz teraz, On poniósł na krzyż na Golgoty. Przyjmij Go wiarą, wyrzuć ze swojego życia wszelką niewiarę, wszelkie zwątpienie. Słuchajcie, wiele takich słów w moim życiu musiałem wyrzucić z mojego życia. Kiedyś Duch Święty przyszedł do mnie, kiedy modliłem się, kiedy uwielbiałem Boga, kiedy ogłaszałem uzdrowienie dla mojej rodziny, dla jednego członka z mojej rodziny. I wiecie, krzyczałem i ogłaszałem sińce i rany Pana Jezusa Chrystusa. Uleczyły Go i ja to ogłaszam dzisiaj nad Jego życiem. To Duch Święty powiedział mi coś takiego. Musisz kilka słów wyrzucić ze swojego słownika. Wiecie, jakie mniej więcej? Takie słowo jak masakra. Takie słowo jak nie potrafię. Nie wiem, czy to będzie. Mam nadzieję, ale nie wiem, co z tego będzie. Musisz kilka słów wyrzucić. Dlatego, że odcinasz rękę, która sięga po cud w tym momencie. Dlatego, że odcinasz rękę. Ta ręka to jest wiara. To jest wiara, która sięga po cud. Kiedy ty jesteś zdeterminowany i wiesz, co na Golgocie się stało, sięgnij wiarą po to i weź to do swojego życia. Amen? Halleluja. On stał się życiem. On stał się życiem, abyśmy my... On przyjął śmierć, abyśmy my mogli żyć. Amen? On przyjął śmierć, abym ja żył. Pewnego dnia Pan Jezus powiedział: Janusz, muszę umrzeć za ciebie i umarł za mnie. Dlatego, abyś ty mógł żyć. On dał mi swoje życie. Halleluja. Wiecie, kiedy przyjęliśmy Jezusa Chrystusa, słuchajcie mnie uważnie, wtedy zaczęło się wieczne życie w naszym życiu z Jezusem Chrystusem. Amen. Jego wieczne życie wtedy się zaczęło. Ludzie czasami myślą, że dopiero kiedy umrę, kiedy będę w niebie, to zacznie się wieczne życie. Ale ono się już zaczęło. Mam dobrą nowinę do ciebie. Ono się już tutaj zaczęło. Amen. Halleluja, dlatego że Jezus Chrystus umierał po to, abyśmy my mieli życie. I to życie w obfitości. Halleluja. Niektórzy nie wiedzą dokładnie, co to znaczy. Dlatego chcielibyśmy zacząć się modlić. Zacznij korzystać z tego. Zacznij szukać Bożej obfitości. Co to znaczy życie w obfitości? On poniósł śmierć. Słuchajcie, nasze życie tutaj na tej ziemi, nie przywiązujmy się zbyt długo. Bo Pan Jezus przygotował coś lepszego dla nas. On przygotował coś niesamowitego. I nasze ciało, jak budynek, kiedyś się musi wyeksploatować i zużyć. Możesz go remontować, ale w którymś momencie po prostu będzie nieużyteczne. Tak mówi Boże Słowo. Namiot, w którym żyjemy, jest tymczasowy. Ale kiedy przyjdzie Pan, On da nam wieczne życie i nowe ciało. Amen. Halleluja. Pan Jezus nosi takie ciało. Kiedy zmartwychwstał na wieki. Jest napisane, że On jest pierwszym ze zmartwychwstałych. Amen. Łazarz, pomimo tego, że umarł i był skrzeszony z martwych, potem kiedyś musiał umrzeć znowu. Każdy, kto był reanimowany, przywrócony do życia, kiedyś będzie musiał umrzeć. Bo tak jest napisane w Słowie Bożym, że raz jest człowiekowi urodzić się i musi umrzeć. Amen. Ale życie wieczne to jest Twoja dusza, Twój duch, który nigdy nie umiera. Tak naprawdę to ciało przechodzi tylko w oczekiwaniu na odkupienie, a dusza Twoja idzie prosto w ramiona Jezusa Chrystusa. Amen? I nie bójmy się nigdy. Wiecie, pewien kaznodzieja powiedział coś takiego. Taki krótko,
krótką refleksję wam powiem. Miałem problem z tym, kiedy mój dziadek odszedł do wieczności. Nie powiem, że umarł, bo odszedł do wieczności, kiedy Pan go zabrał. Byłem załamany i byłem zdruzgotany, nie umiałem stanąć na nogi. Był dla mnie wielkim wsparciem, podporą i kiedy to tak jakbyś coś odebrał, jakiś fundament i ktoś spadnie. Tak się czułem. I wiecie, zrozumiałem to, że on kiedy się położył, kiedy jego ciało zostało zabrane, to lekarz, który przyjechał, musiał coś napisać, bo wiecie, nie napiszą, że przeszedł do wieczności. Jeszcze nie mamy takiego stwierdzenia w naszej medycynie, więc musiał coś napisać i napisał rozległy zawał serca. Ja wam powiem, co się wtedy stało. Jego dusza, jego duch poszedł do Pana prosto w jego ramiona. I kiedy ta pompka, serce, dowiedziało się, że już tam nie ma życia, musiało przestać bić. Oczekiwać na to, kiedy będzie w zmartwychwstanie. Amen. Pewien kaznodzieja ułatwił mi to zadanie. Mówi, nie żałuj nigdy tych, którzy odeszli do wieczności. Nigdy nie żałuj tych, którzy odeszli do wieczności, gdyż tam jest to, co jest rzeczywistością. Każda rozłąka jest problemem. Każda rozłąka jest bardzo gorzka. Ale słuchajcie, kiedy idziemy w ramiona Pana, tam jest naprawdę to, co oczekujemy, czego chcemy. Jest takie świadectwo, słyszałem kiedyś, kiedy w pewnym baptystycznym kościele modlono się na spotkaniu seniorów. Umarła pewna siostra. Kiedy gorąco się o nią modlili, ona została wskrzeszona z martwych. To się stało, tak. To było prawdą. To lekarze potwierdzili. Żyła jeszcze 4 lata. Żyła 4 lata i mówiła, skosztowała jak tam jest. Słuchajcie, czemu żeście się modlili o mnie? Ja już tam chciałam być. Nigdy nie żałuj tych, którzy idą w ramiona Jezusa Chrystusa. To jest najlepsze. Halleluja. Ale słuchajcie, żyjemy na tym miejscu. Amen? Żyjecie? Amen? Halleluja. On poniósł na moje ubóstwo. On poniósł moje ubóstwo. Amen? Jezus Chrystus poniósł moje ubóstwo. Chcę to powtórzyć kilka razy. Słuchajcie, o ile korzystamy z przebaczenia, o ile korzystamy z oczyszczenia z naszych grzechów, usprawiedliwienia, korzystamy z uzdrowienia, bo to jest potrzebne naszego życia. Wiele chrześcijan ogranicza się do tego, żeby nie korzystać z Bożego błogosławieństwa, którym jest bogactwo. Amen? Wiecie, może temu, że w naszym języku bogactwo brzmi źle. Bogactwo dosłownie oznacza obfite życie, obfite zaopatrzenie. W oryginale słowo bogactwo obrazuje obfite zaopatrzenie. Pan Jezus Chrystus, kiedy przyszedł na Golgotę, kiedy przyniósł ciężki krzyż, kiedy był przybijany do krzyża, czy wiecie, że On był zdarty z wszystkiego? Czy że nawet Jego szaty zostały rozdane między żołnierzy? Wiecie, żołnierze podzielili Jego szatę, a Jego suknię rzucili o nią losy. Była bardzo droga. Ta suknia była bardzo cenna. Przypuszcza się, że w takich sukniach chodzili rodziny królewskie. I wiecie, była cała tkana, nie wolno było jej podzielać. To takie porównanie jak dzisiaj może jakiś garnitur Armaniego, bardzo dobre, bardzo drogie szaty. Ale Pan Jezus stał się biednym, ubogim dopiero kiedy był na krzyżu. Wtedy został zdarty z wszystkiego, nawet ze swoich szat. Nawet swojej szaty nie miał na sobie. Została rozdzielona. Wziął Twoje i moje ubóstwo. Wziął Twoją i moją biedę. Abyś Ty i ja, abyśmy byli obficie zaopatrzeni w Jezusie Chrystusie. Amen. Abym Ty i ja, abym był obficie zaopatrzony w Jezusie Chrystusie. Słowo Boże bardzo wyraźnie i czysto mówi, jak to zrobić. Jest zasada siania i zbierania. Jest dziesięcina. Wiecie, to jest niesamowite błogosławieństwo. Bóg mówi, dziesiątą część przynieś do mojego zgromadzenia, do spichlerza, aby zapas był w moim domu. A wtedy zobaczysz, że otworzę okna niebieskie i niczego nie braknie. Będziesz miał do siebie i dla tych, którzy potrzebują. Będziesz miał dla tego, który potrzebuje obok ciebie. Wiecie, obfite zaopatrzenie to znaczy, że masz dla siebie, ale też i dla tych, którzy potrzebują. Amen? Obfite zaopatrzenie to nie znaczy, że wystarczy tylko dla ciebie i kiedy zjesz z tego talerza, to już nie ma nic. Ale znaczy dlatego, abyś miał jeszcze dla tych, którzy potrzebują, którzy są w potrzebie. Jezus Chrystus ubóstwo wziął na Golgotę. Słuchajcie, to się wykonało. On był biedny dla ciebie i dla mnie. On wziął biedę, on wziął ubóstwo. On nie miał nawet szaty na sobie. Dlatego, abyś ty mógł żyć w obfitym zaopatrzeniu. Amen? Kilka osób powiedziało amen. Amen? Ja wam chcę powiedzieć króciutkie świadectwo.
Kiedy dajesz dziesięcinę, Bóg widzi z nieba. Ja w moim życiu przekonałem się, ja już to kiedyś chyba powiedziałem tutaj na tym miejscu, ja się przekonałem, że najlepszy sposób to jest, kiedy dajesz obserwować, co Bóg w swoim słowie obiecuje. Kiedy prosisz o uzdrowienie, Bóg daje uzdrowienie. Amen. Kiedy prosisz o zbawienie, o przebaczenie grzechów, Bóg daje ci przebaczenie grzechów. Kiedy prosisz o, masz potrzebę finansową, czy jakoś materialną i prosisz o to, Bóg daje zasadę, abyś przyniósł całą dziesięcinę. Pewien człowiek w Afryce, kiedy słyszał pierwszy raz o tym, nawrócił się i usłyszał, to był farmer, bardzo biedny farmer, kiedy usłyszał o tym, że Bóg chce błogosławić, że Jezus Chrystus uwolnił go od przekleństwa, od ubóstwa, to usłyszał też, że trzeba przynieść dziesięcinę. I wiecie, on kupił jedną kurę i każde pierwsze jajko z 10 oddawał do zgromadzenia. Oddawał dziesięcinę. Nie miał nic więcej. Słuchajcie, za niedługi czas kupił kilka kur. I znowu wszystko, całą dziesięcinę oddawał, przynosił. Za niedługi czas sprzedał kilka kur, kupił parę owiec. Wyobraźcie sobie, że tam się rzadko zdarza, ale wszystkie owce rodziły mu po dwoje, bliźnięta. Niesamowite błogosławieństwo. Każde jagnię, pierwsze urodzone z 10, oddawał na dziesięcinę Bogu. Oddawał. Za jakiś czas kupił krowy. Nie wiem, jak jest na dzień dzisiejszy, bo to jest prawdziwa historia, możecie to sprawdzić. To jest chyba, jak dobrze nie przekręcę nazwy, to Tanzania, tam z Tanzanii. Ten człowiek stał się jednym z najbogatszych ludzi, wierzących najbogatszych ludzi. On ma 19 dzieci i wiecie, i jest członkiem Rady Kraju. Nie wiem, jak jest na dzień dzisiejszy, bo to było dosyć dawno, ale kiedy usłyszałem tę historię, zacząłem dawać dziesięcinę. Bóg obficie zaczął błogosławić. W Bożym zaopatrzeniu jest błogosławieństwo. Kiedy dajesz, kiedy przynosisz Bogu, kiedy dajesz Mu to, co najlepsze, kiedy przynosisz Bogu, On odpłaca, On widzi, On ci błogosławi, On otworzy oczy, okna niebieskie. Wiecie, mam przyjaciela jednego, który jest Żydem i on mi kiedyś powiedział takie fajne zdanie. Mówi, Janusz, nie spotkasz Żyda, który by wierzył, że ma być biedny. Amen? To są dzieci Abrahama i oni dobrze zrozumią Słowo Boże. Oni znają Słowo Boże, od dziecka są nauczeni. Wiedzą, że kiedy będziesz służył Bogu, słuchał Go, kiedy będziesz przynosił dziesięcinę, kiedy będziesz oddawał Jemu chwałę i cześć, to Bóg otworzy okna niebieskie i nie będziesz mógł być biedny. Jezus Chrystus, przekleństwo, które przynosi ubóstwo, zaniósł na krzyż Golgoty. W każdej sytuacji w moim życiu, kiedy potrzebowałem, kiedy jakiekolwiek potrzeby materialne, wiecie, ja zacząłem oddawania. Zacząłem oddawania. I nie chcę się chwalić, ale chcę was zachęcić. Chcę was zachęcić, odkryjmy na nowo, co Jezus Chrystus zrobił na Golgocie. Że to, co do tej pory żeśmy wiedzieli, możemy pójść, aby wziąć więcej. On to zrobił dla ciebie i dla mnie. Abyś ty mógł żyć. Abyś był obficie zaopatrzony. Abyś mógł mieć obfite zaopatrzenie. Bóg potrzebuje naszych pieniędzy do tego, aby głosić Ewangelię. Wiecie, za niedługo wychodzimy na miasto. To wszystko kosztuje. Dlatego Bóg potrzebuje nas, abyśmy mogli błogosławieństwo nasze przelewać na rzeczywiste te wydatki. Amen? Zbawienie jest za darmo, ale zewangelizować ludzi trzeba przygotować się, tak? Zgadza się? Dlatego bądźmy otwarci. Chciałbym powiedzieć, że On poniósł moje ubóstwo, abym mógł stać się bogaty. To jest tu zapisane. Mam tam wersety i Słowo Boże jest napisane. 2 Koryntian 8:9 jest napisane, że On stał się biednym. On stał się ubogim, aby przekleństwo ubóstwa zdjąć ze mnie. Jeżeli chcecie to jeszcze raz przestudiować, weźcie sobie tę karteczkę, przeczytajcie, klęknij w modlitwie, powiedz, Panie, to jest Twoje słowo. Jeżeli brakuje Ci czegoś w Twoim życiu, przyjdź do Pana, On Ci odpowie. On Ci odpowie. Amen? Halleluja. I taki jeszcze jeden punkcik sobie napisałem. On poniósł moje cierpienia emocjonalne, abym był emocjonalnie zdrowy. Co to jest? Wiecie, wiele dzieci w szkole słyszy takie zdania, że ty jesteś głupi albo brzydki, że do niczego się nie nadajesz. Wielu między kolegami, między koleżankami różne hasła rzucają. Wiecie, tak się mówi potocznie, że to są tylko słowa.
ale to są emocjonalne rany, które często na całe życie zostają w twoim życiu. Zostają w twojej głowie gdzieś tam i kiedy podejmujesz, potrafisz sobie całkiem dobrze radzić. Całkiem dobrze potrafisz przez to życie przejść. Ale przychodzi moment, kiedy trzeba podjąć jakąś decyzję i sobie myślisz, ja nie potrafię, przecież ja jestem głupi. Jestem za głupi na to. Tego to sobie nie potrafię zrobić. Tego nie dam rady zrobić. Po prostu nie dam rady. Nie idziesz dalej. Nie idziesz dalej. Jezus Chrystus wziął emocjonalne przekleństwo. Wziął emocjonalne cierpienie z twojego życia na Golgotę. Wiecie, co się wydarzało, kiedy Jezus Chrystus był przed sądem? Oni sprzed sądu, to jest napisane w Izajaszu, sprzed sądu go wzięli, tak jakby wyjęli spod prawa i żołnierze robili z nim, co chcieli. Oni mówili do niego, bluźnili. Oni pluli mu w twarz i mówili, jeżeli jesteś prorokiem, to teraz prorokuj, kto ciebie uderzył. Policzkowali go. Oni znieważali go i mówili na jego najokrutniejsze rzeczy. To nasz Zbawiciel, słuchajcie, ale on to wszystko wziął bez słowa. On to wszystko wziął po to, abyś ty dzisiaj mógł stanąć i powiedzieć w imieniu Jezusa Chrystusa, jestem wolny od wszelkiego zniewolenia emocjonalnego. Jestem wolny od tego, co ciąży nad moim życiem. Jeżeli jesteś na tym miejscu i potrzebujesz tego, to powiedz to na głos. Powiedz w Jezusie Chrystusie, na Golgocie się to wydarzyło i jestem wolny od wszelkiego przekleństwa emocjonalnego ciężaru. Odrzucam to, składam to, Panie Jezu, bo Ty to wziąłeś na siebie. I teraz będę mówił o sobie dobrze, będę mówił, że Ty mnie ukochałeś, Ty mnie przyjąłeś do swojego królestwa, jestem cenny, jestem stworzony na Twój obraz i Twoje podobieństwo i tak naprawdę nic nie potrzebuję poprawić, żeby przypodobać się Tobie albo komukolwiek innemu. Amen? Halleluja. Jezus Chrystus to wszystko wziął. Choć słuchajcie, ja kilka punktów sobie napisałem, które żyją w moim życiu od długich lat. I kiedykolwiek coś przychodzi do mojego życia, kiedykolwiek przychodzi jakaś chęć, żeby się poznieczulać nad sobą i powiedzieć, a ty taki biedny jesteś, a poskarż się komuś, niech też ci powie, no wiesz, tam no, krzywdę ci zrobił, coś. W tym momencie widzę koronę krzyża Jezusa Chrystusa, koronę cierniową. Idę i rozprawiam się z tym od razu. Nie zgadzam się z tym. Ale mówię, Panie Jezu, ty wszelkie takie właśnie błędne myśli, wszelkie takie właśnie niewłaściwe myśli wziąłeś na krzyż Golgoty, kiedy te ostre kolce były wbijane w Twoją skroń, po to, abym ja mógł wyznawać, że jestem Twoim dzieckiem, odkupionym, usprawiedliwionym i żyję dla Ciebie. Halleluja. I jestem potrzebny. I jestem potrzebny, żeby stanąć na tym miejscu, podzielić się z tym z Wami, żebyście mogli też to przeżyć. Amen. Halleluja. Jestem potrzebny do tej pory, aż Ty mnie chcesz, do tej pory, jak długo będziesz mnie chciał na tej ziemi. Amen. Halleluja. Dlatego wszelkie emocjonalne, jeżeli masz, stąd się bierze niskie poczucie wartości. Halleluja. Słuchajcie, błogosławieństwo jest, deszcz pada. Wszelkie niskie poczucie wartości w twoim życiu, wszelkie poczucie, złóż to na Jezusa Chrystusa. Nie chodź ani dnia dłużej. Jutro jest poniedziałek i żebyś mi nie poszedł z tym poczuciem do jutrzejszego dnia. Amen? Złóż to, dlatego że Jezus Chrystus tak wiele wycierpiał. Słuchajcie, to nie była byle jaka śmierć, to nie była byle jaka cena, to nie było coś, ale słuchajcie, to było wydarzenie, które stało się dla Ciebie i dla mnie. Dopóki my osobiście nie zaczniemy przyjmować tego, dopóki osobiście nie zrozumie, że to On zamienił się ze mną i to ja jestem Nim teraz tak naprawdę, to w moim życiu się nic nie wydarzy. Wiecie, biedny człowiek nic nie zmieni 1 000 000 złotych na koncie w banku u niego, dopóki się nie dowie, że należą do niego. Zgadza się? Dzisiaj dowiedziałeś się, że jest Boże błogosławieństwo w krzyżu. Apostoł Paweł, ja go rozumiem teraz, apostoł Paweł powiedział w jednym swoim kazaniu, chyba u Koryntian to powiedział, powiedział, że nie chce nic innego rozumieć między wami, nic więcej znać, jak tylko Chrystusa i ukrzyżowanego. Amen? On powiedział jak tylko, ale to jest aż i to jest tylko to. Halleluja. Nic więcej nie potrzebujemy. Nie potrzebujemy nigdzie indziej dalej iść. Wszystko jest w Jezusie Chrystusie na Golgocie. Amen? Halleluja. I jeżeli coś, czegoś, co teraz powiedziałem, coś, co wymieniłem tutaj, możesz sobie wziąć karteczkę i przeczytać to w domu. Czegoś z tych punktów brakuje w twoim życiu. Czy to zdrowia, czy usprawiedliwienia, ciągle masz poczucie winy. Czy to potrzebujesz uzdrowienia, czy to potrzebujesz emocjonalnego uzdrowienia. Czy potrzebujesz, aby cokolwiek ciąży na twoim życiu. Masz dzisiaj prawo do tego, aby przyjść i powiedzieć, w Jezusie Chrystusie jestem wolny. Halleluja. Panie Jezu, wziąłeś wszystko. Zapłaciłeś taką cenę, która wystarczy za wszystko. Wystarczy dla wszystkich ludzi. Wystarczy za wszystkich. Pytanie jest takie, dlaczego Bóg, skoro jest tak miłosierny, nie zbawi wszystkich ludzi? Bóg zrobił wszystko. Jezus Chrystus powiedział, wykonało się. I On uszanuje twój wolny wybór. Jeden może przyjść i powiedzieć, Panie Jezu, potrzebuję twojego przebaczenia. Ale szkoda, żebyś nie skorzystał z więcej. Możesz przyjść i skorzystać więcej. Jezus Chrystus zapłacił bardzo wysoką cenę.
bardzo wysoką cenę. Ja was chcę zachęcić, abyśmy korzystali. Kiedy przychodzimy do Jego oblicza, to wiedzmy, że to jest Pan Wszechmogący Bóg, jak śpiewaliśmy. Jezus Chrystus to Królów Król. Amen. Halleluja. I chciałbym właśnie takim przesłaniem was zachęcić, abyśmy wiedzieli, jakie bogactwo Bóg złożył w Jezusie Chrystusie na Golgocie. Halleluja. Wiecie, to jest ten moment, kiedy mnie wyrywa z łóżka rano. Ja nie potrafię spać. Kiedy wyrywam i zaczynam uwielbiać Boga, mówię, Boże, dziękuję Ci, że to jest aktualne, to jest cały czas, to się stało, to się nie dopiero stanie. Kiedy modlę się o moje zdrowie, o zdrowie moich bliskich, to nie mówię, Boże, mam nadzieję, że coś się stanie, bo to się już stało. Amen? A wiara jest tym, która jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Halleluja. Dlatego sięgajmy. Wyeliminujmy z naszego życia wszystko, co jest niepotrzebne. Wszystkie słowa, które by cię mogły blokować i zapierać Ducha Świętego, aby nie mógł uczynić cudu w twoim życiu. Przyjdź bliżej. Szukaj Pana. Weź Jego Słowo. Weź Jego Słowo. Czytaj Izajasza. Czytaj Dzieje Apostolskie. Mateusz przytoczył to Słowo. Wiecie, w jakim momencie? Mateusz chyba 8 rozdział przytoczył takie słowo. Powiedział, kiedy nastał wieczór, przyprowadzano do niego wielu chorych, ułomnych, opętanych, związanych, nieszczęśliwych ludzi, a on wszystkich uzdrawiał, uwalniał, uzdrawiał wszystkich sparaliżowanych, jak przepowiedziano w księdze Izajasza. I przypomniał właśnie to słowo. On choroby wszystkich poniósł na swoim ciele. Amen. Halleluja. Na sam koniec chciałbym was tylko zachęcić, powiedzieć, jak wielkie bogactwo w Jezusie Chrystusie wykonało się dla ciebie i dla mnie. Korzystajmy z tego, dzielmy się tym, mówmy i żyjmy tym. Słuchajcie, kiedy przyjmujemy Wieczerzę Pańską, kiedy spożywamy chleb, pijemy wino na znak tego, że śmierć Pańską zwiastujemy. Amen. Jest tam takie słowo, apostoł Paweł mówi, wielu jest pośród was słabych, wielu jest chorych, a niemało zasnęło. Niektórzy przedwcześnie umarli. Dlaczego? Dlatego, że ciała pańskiego nie rozróżnili. Zastanawiałem się, dlaczego Paweł nie powiedział, że, bo krwi pańskiej nie rozróżnili, a powiedział ciała pańskiego. Zastanawialiście się nad tym? Dlatego, że w ciele Jezusa Chrystusa, zbitym, umęczonym ciele Jezusa Chrystusa jest właśnie to zwycięstwo, abyś mógł być uzdrowiony, abyś mógł być silny, abyś mógł żyć w pełni życia. Amen? W ciele Jezusa Chrystusa. I wiecie, dlaczego ja się tak cieszę, kiedy jest wieczerza? Teraz już wiecie. Dlatego, że wtedy ogłaszam ciało Jezusa Chrystusa. Wtedy ogłaszam Jego świętą krew, która przebaczyła moje grzechy. Wtedy ogłaszam Jego ciało, a w Jego ciele naprawdę jest wszystko, czego ja potrzebuję. Czego potrzebuje moja rodzina, czego potrzebuje wszyscy dookoła mnie. Amen? Halleluja. Ciało Jezusa Chrystusa. Chciejmy rozpoznawać je. Wiecie, ja nawet podczas łamania chleba wielokrotnie, kiedy miałem jakąś dolegliwość, kiedy pamiętam, kiedyś miałem straszne bóle, lekarz powiedział mi, że to może być wyrostek i to prawdopodobnie lada chwila się uaktywni, to może do roku czasu i będzie trzeba operację. Nie jestem przeciwny żadnej operacji. Nie mam problemu z tym żadnego. Lekarzy Bóg używa. Ale słuchajcie, podczas wieczerzy pańskiej jednego dnia, kiedy podnosiłem ręce, uwielbiałem Pana, czułem ten ból i ogłosiłem, Panie, w ciele Jezusa Chrystusa jestem uleczony. To było jakieś 10 lat temu. Położyłem rękę na tym miejscu i powiedziałem, w Jezusie Chrystusie, Panie, właśnie łamiemy Twoje ciało na znak tego, co się stało na Golgocie. Przyjmuję Twoje uzdrowienie. Halleluja. Jeszcze kilka może dni pobolało i przestało. Ciało Jezusa Chrystusa. Rozróżniajmy, rozpoznajmy ciało Jezusa Chrystusa. Bierzmy to, co na Golgocie się wydarzyło. Słowo Boże jest cenne. Jego obecność jest cenna. Halleluja. Bierzmy całe błogosławieństwo. Nie ograniczajmy się do jednego punktu. Nie ograniczajmy się tylko do jakiejś części, do małej części. Nikt ci nie powie, że zrobisz źle. Nikt ci nie może zarzucić, że tylko przyszedłeś po przebaczenie do Jezusa Chrystusa. To nie jest źle. Nie zrozumcie mnie źle. To jest dobrze, ale możesz przyjść po uzdrowienie, możesz przyjść po uwolnienie, możesz przyjść po wolność emocjonalną, kiedy masz wyrzuty sumienia, kiedy ciągle widzisz swoje życie jako nieudacznika. Weź i złóż to raz na krzyżu Golgoty, dlatego że Jezus za to umarł. Halleluja. Halleluja. Nie wiem, czy to na amen dla mnie. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Halleluja. Halleluja. Chciałbym się pomodlić o was. Wiem, że jeżeli są osoby na tym miejscu, które chciałyby skorzystać
dzisiaj z czegokolwiek, co tutaj powiedziałem. Ja nie powiedziałem wszystkiego. Ja powiedziałem to, co żyje w moim życiu, z czego ja korzystam każdy dzień. Jeżeli ktoś chce na tym miejscu, chciałbym, żebyś zawołał razem ze mną, żebyś modlił się razem ze mną, żebyś modliła się razem ze mną. Halleluja. Ojcze, dziękujemy Ci za Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci, Panie, że w Jezusie Chrystusie dokonało się wszystko. W tym momencie, Panie, w tym momencie, kiedy powiedziałeś, wykonało się, Panie, to się stało i dla nas już wszystko się stało, czego potrzebujemy, będziemy potrzebować, czy kiedykolwiek potrzebowaliśmy. Panie, to się wykonało na Golgocie 2000 lat temu. Ja Ci dziękuję, Panie, że niczego nie muszę szukać, że niczego nie muszę się dopatrywać, ale to wszystko umieściłeś na moim koncie. To wszystko jest na moim koncie, Panie. Dziękuję Ci, że przez Słowo Twoje i przez obecność Twoją mogę z tego korzystać, mogę to brać. Tak, Panie, modlę się teraz o wszystkie te rzeczy. Jeżeli ktoś na tym miejscu, Panie, potrzebuje, niech Panie otworzy swoje usta i wypowie na głos. Potrzebuję Ciebie, Panie, w imieniu Chrystusa. Ja biorę to, co Ty dla mnie zrobiłeś. Ja biorę i nie mam żadnych wyrzutów, dlatego, że Ty jesteś usatysfakcjonowany i szczęśliwy jesteś, kiedy dzieci Twoje korzystają z tego, co Ty dla nich zrobiłeś. Że są pełne szacunku i pełne są czci dla Ciebie. Dlatego bierzemy, Panie, bierzemy Twoje uzdrowienie, bierzemy Twoje przebaczenie, bierzemy, Panie, oczyszczenie z grzechu. Panie, zrzucamy wszelkie poczucie winy, Panie, na to, że Ty usprawiedliwiłeś mnie, Panie. Halleluja. Wszelkie choroby składamy w imieniu Jezusa Chrystusa, abyśmy mogli zacząć żyć i uwielbiać Ciebie w wolności od chorób, od wszelkiej choroby. Halleluja. Wszelkie moje ubóstwo, Panie, wszelkie ubóstwo, jeżeli ktoś potrzebuje, jeżeli ktoś żyje w braku, w imieniu Jezusa Chrystusa, niech dotknie Ciebie, niech dotknie Twojego krzyża. Halleluja. Bo to się wykonało, to się stało. Jesteśmy ubogaceni, aby obficie być zaopatrzeni przez Ciebie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja. I Ty, Panie, też cierpienia emocjonalne zabrałeś, abyśmy my, Panie, wszelkie zniewagi, wszelkie zdania, które może ciążyły przez lata nad moim życiem, nad życiem kogokolwiek na tym miejscu. W imieniu Jezusa Chrystusa ja to łamię, związuję to i wyrzucam i tego w imieniu Jezusa Chrystusa od tego momentu nie ma. Halleluja. Niech weźmie wolność każdy, kto przychodzi do krzyża Pana. W imieniu Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci, Jezu. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Słuchajcie, dobra nowina, Ewangelia to jest to, że Bóg tak bardzo Ciebie ukochał. Tak bardzo Ciebie ukochał, że On posłał Jezusa Chrystusa. On tak bardzo Ciebie ukochał, że On posłał to, co miał najcenniejszego. Wiecie, skąd się bierze dawanie? Stąd, że Bóg jest tym, który daje to, co ma najlepsze. On nie posłał anioła, ani kogoś zacnego w niebie, ale posłał najlepszego. Posłał Jezusa Chrystusa. Takim jest Bóg. Halleluja. On Ciebie tak bardzo ukochał. Wiecie, Słowo Boże mówi, że zanim powstał świat, On marzył o Tobie. On marzył, On znał Twoje imię. Marzył o Tobie, zanim powstał świat. Wiecie, co ja sobie wyobrażam teraz? Świata jeszcze nie było, nie było nic, a On marzy o Tobie i myśli tak, muszę stworzyć świat, żeby był, by był piękny dla Niego, dla niej. Halleluja. Nie umiem Go ogarnąć, ale Bóg jest niesamowity. Chciałbym. Nasze ciało jest za skromne, żeby Go ogarnąć. Słuchajcie, chcę Was zachęcić i ogłaszam to. Chcę to ogłosić jako słowo. Weźcie krzyż Chrystusa. Przyjdźcie pod krzyż, weźcie Jego ofiarę i weź wszystko, co potrzebujesz. Weź wszystko, co potrzebujesz. Ani na chwilę się nie zatrzymuj i nie mów, że to jest mało skromne. Weź wszystko, bo On dla Ciebie nie dał tylko trochę życia, ale On dał całe życie. On poszedł cały dla Ciebie. Halleluja. Dlatego bierz wszystko. Bierz wszystko, czego potrzebujesz. Bierz też dla tych, którzy potrzebują w Twojej rodzinie. Jezus Chrystus jest Panów Pan, Królów Król. Amen. Halleluja. Niech będzie uwielbiony. Amen.